Jest rok 1947. Do Ostrowa przyjeżdża po wojennej tułaczce pochodząca z Poznania rodzina Trzcińskich. Rodzice, Mieczysław i Zenobia oraz ich dzieci, Krzyś i młodsza od niego Irena. Minie kilka lat, a syn państwa Trzcińskich stanie się jednym z najbardziej znanych muzyków jazzowych w Polsce i na świecie. Wybitnym kompozytorem muzyki filmowej. Przyszły Komeda, bo pod takim pseudonimem będzie występował na scenach. Jego nazwisko pojawiać się będzie na filmowych plakatach. Na razie jednak, w chwili przyjazdu do Ostrowa, ma 16 lat. I być może, jak wiele osób w jego wieku, zastanawia się, co będzie robić w przyszłości. Okres II wojny światowej Krzysztof Trzciński wraz z rodziną spędził w Częstochowie. Następnie przez rok przebywał również z rodziną w Wałbrzychu. Ojciec Krzysztofa Trzcińskiego był wysokim urzędnikiem bankowym i po zakończeniu II wojny światowej dostał zlecenie odbudowy Banku Polskiego w Wałbrzychu. Następnie po roku, na przełomie sierpnia i września 1947 roku, z podobnym zadaniem rodzina Trzcińskich przyjechała do Ostrowa Wielkopolskiego. Mieczysław Trzciński, doświadczony przedwojenny bankowiec, otrzymuje posadę dyrektora ostrowskiej siedziby Narodowego Banku Polskiego. Wraz z rodziną wprowadza się do mieszkania służbowego w monumentalnym gmachu banku, wybudowanym pod koniec lat 20. XX wieku, u zbiegu ulic Wrocławskiej i Kościuszki. W Ostrowie wraz z rodziną zagrzeje miejsce na dłużej. Po tym wieloletnim okresie podróży związanych z okupacją, czyli prawie 5 lat w Częstochowie, następnie rok w Wałbrzychu, myślę, że Ostrów Wielkopolski był taką przystanią dającą wreszcie spokój i porządkującą ich życie. Mieszkanie, wspaniałe duże mieszkanie w budynku banku, szkoła średnia, do której Krzysztof chodził z przyjemnością, gdzie pozyskał przyjaciół. Więc myślę, że to była taka mała powojenna stabilizacja. Rodzina Krzysztofa Trzcińskiego marzyła o tym, żeby wrócić do Poznania. Czuli się poznaniakami, zostawili tam w Poznaniu swoje mieszkanie, do którego oczywiście już nie wrócili, natomiast rodzinę, przyjaciół. Ostrów Wielkopolski był kolejnym miejscem, w którym, jak twierdzili, zatrzymali się na chwilę. Ta chwila trwała 5 lat, w drodze powrotnej do Poznania. Ostrów. Miasto na południu Wielkopolski. Wcale tak źle, jak na powojenne realia, się nie prezentuje. W czasie wojny nie zostało ono mocno zniszczone. Zaraz po wyzwoleniu Ostrów ma blisko 2,5 tysiąca budynków, 7600 mieszkań i ponad 22 tysiące izb mieszkalnych. Działa tutaj 250 sklepów, a w 1949 roku u zbiegu ulic Kolejowej i Partyzanckiej powstaje okazały, dwupiętrowy, powszechny dom towarowy. Ostrów uchodzi za miasto czyste i porządnie wybrukowane, które dość dynamicznie się rozwija. W 1948 roku mieszka tutaj blisko 33 tysiące osób. To już nie przedwojenne miasto urzędników i kolejarzy, wzrasta bowiem rola Ostrowa jako ośrodka przemysłowego. Zmienia się ustrój. Działa tutaj blisko 70 zakładów, w których pracuje ponad 5 tysięcy osób. Coraz więcej osób może się więc pochwalić wykształceniem zawodowym oraz średnim i wyższym. Ostrów więc to wcale nie jest zły adres na dłuższy pobyt. Wróćmy do mieszkania służbowego państwa Trzcińskich. Państwo Trzcińscy mieszkali w banku i mieli mieszkanie na parterze. Krzychu miał swój pokój,
od ulicy Kościuszki, ostatnie okno, to był duży pokój. Tam bywaliśmy często, ale bardzo często wchodziło się przez okno. Bo z drugiej strony, od Wrocławskiej było wejście, tam był strażnik, trzeba było się tłumaczyć. On co prawda nas pilotował tam, no ale strażnik zawsze się był ciekawy. Nie, no. Jeden drugiego, no, bo to jest wysoko dosyć, no jakoś tam pomagaliśmy sobie. A często mieliśmy rowery, te rowery zostawały tam na ulicy, a myśmy na rower weszli. Nic trudnego nie było w każdym razie. W Ostrowie Krzysztof Trzciński rozpoczyna naukę w klasie humanistycznej w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim. Trafia do klasy, której wychowawcą, pierwszym wychowawcą była pani Maria Czechowska. W klasie tej uczy się, pokazując się jako uczeń, powiedzmy sobie, przeciętny, środkowy, tak można by powiedzieć. Zdobywa oceny bardzo różne, od trójek do piątek włącznie. Jego wielką pasją jest muzyka i tutaj daje się od razu poznać jako dusza towarzystwa. Jest bardzo lubiany przez swoich kolegów, jest bardzo lubiany w środowisku szkolnym, występuje na różnego rodzaju uroczystościach, akademiach szkolnych. Znaczy, to był człowiek dosyć skryty, ale z kim się zaprzyjaźnił, to był bardzo, bardzo serdeczny. Ja z nim znalazłem wspólny język, chociaż nie byłem muzykiem nigdy. Nie grałem na żadnym instrumencie, ale nas zainteresowanie do jazzu zbliżyło. Jeszcze trzeci był Radowicz. Także mieliśmy o czym rozmawiać, bo myśmy słuchali w radio tych audycji jazzowych i potem się komentowało. Z komedą na przykład jeździliśmy do Antonina rowerami. Plażowali i rozmawiali na różne tematy. A tak dużo czasu to zajmowało samo słuchanie muzyki. Bo jeżeli on miał nas tam dwóch czy trzech w swoim pokoju, to on grał, a myśmy słuchali. On siadał do pianina i grał. Swoje tam jakieś takie wariacje, a poza tym no, to znane wówczas melodie. Droga szkolna Krzysztofa Trzcińskiego nie jest wyboista, ale na pewno nieprosta. Niestety w jednej klasie nie otrzymał promocji do klasy następnej. Troszeczkę powinęła mu się noga, jeżeli chodzi o historię. Powtarzając tą klasę, trafia do ostatniej maturalnej klasy, klasy wyjątkowej. Wówczas jego wychowawcą zostaje profesor Reszke. W klasie tej, którą kończy w roku 1950, zdając maturę, ma naprawdę wspaniałych kolegów. Pozwolę sobie kilka nazwisk przytoczyć, ponieważ zachował się, można powiedzieć, dziennik lekcyjny, który wówczas nazywał się katalogiem. A wśród jego kolegów warto wymienić chociażby kilka nazwisk, jak Bogusław Bojanowski, jak Stanisław Dębek, Henryk Dominik, doskonale znany z punktu widzenia również muzycznego, wreszcie Kajetan Hondzelek, późniejszy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tej klasie mamy tutaj Kazimierza Radowicza, wybitnego literata, autora również scenariuszy filmowych, czy wreszcie Wojciecha Suszyckiego, to przecież wybitny Ostrowski również
również nauczyciel wieloletni, również wicedyrektor trzeciego liceum. No i w takim towarzystwie jest Krzysztof Czciński. Z tymi kolegami nie tylko oczywiście przebywa w klasie, ale również spędza czas wolny. Życie nastolatka to nie tylko szkoła. Młody Krzysztof uprawia sport. Już wówczas wyjeżdża na narty. Jego zainteresowania są w dużej mierze związane z muzyką. Matka Krzysztofa Czcińskiego wspominała, że muzyką interesował się praktycznie od małego dziecka. Dlatego też, kiedy miał 5 lat, zaczął uczęszczać na naukę gry na fortepianie. A więc ta muzyka towarzyszyła mu prawie że od urodzenia. Krzysztof naukę gry na pianinie kontynuuje w Ostrowie. Działa bowiem tutaj najpierw ognisko muzyczne, a w 1947 roku przy ulicy Wolności 10 zostaje otwarta powiatowa szkoła muzyczna. W szkole muzycznej w Ostrowie Krzysztof Trzciński uczy się klasyki. Jego zainteresowania zaczynają jednak krążyć także wokół jazzu. A w drugiej połowie lat 40. dostęp do nagrań jazzowych nie był wcale łatwy. Podczas okupacji jazz był zabroniony. Jazz był zawsze muzyką protestu i siał ferment. Nie wolno było grać jazzu. Po wojnie ten jazz powoli wracał, ale wiadomo, że kraj był w ruinie. Ludzie o czymś innym myśleli niż o muzyce amerykańskiej, ale tańczono już zaraz po wojnie w lokalach rozrywkowych i muzyka wracała też do eteru. Młodzi ludzie cieszyli się, że wojna się skończyła, chcieli odreagować. I w 1947 roku, a więc wtedy, kiedy Krzysio Trzciński przyjechał do Ostrowa, wtedy na ekrany wszedł film amerykański Serenada w Dolinie Słońca z Glennem Millerem, czyli Sun Valley Serenade. To był obłęd. Młodzi ludzie walili na ten film, jak to się mówi, drzwiami i oknami. Niektórzy chodzili po kilkanaście razy i wszyscy muzycy z tamtego pokolenia mówili, że to był najsilniejszy impuls, najsilniejsza fascynacja muzyką jazzową. To było coś niesamowitego. Jestem pewny, że Krzysztof Komeda ten film też obejrzał. Z całą pewnością, bo on przecież potem w zespole Karaoke grał to In the Mood. Oto nastoletni Krzyś. Spóźniony pędzi do szkoły. Zaspał, bo w nocy słuchał jazzu. Podobno, jak wynika z zapisanych relacji jego kolegów z klasy, regularnie spóźniał się do szkoły w środy i piątki. W te dni bowiem, kwadrans przed 8, Polskie Radio Katowice nadawało program melodii tanecznych w wykonaniu jazzującej orkiestry Jerzego Haralda. Krzychu nie miał czasu się uczyć. On za dużo grał, czasu poświęcał. Siedział przy pianinie, przy instrumencie w pokoju. No a w nocy to było słuchanie radia Luksemburg, które nadawało jazzową muzykę i stąd trudno się było wyspać. Wydaje mi się, że Krzysztof był takim samym młodym człowiekiem jak jego przyjaciele. Jeżeli się czymś wyróżniał, to na pewno tym, że przeszedł Heine Medina, że utykał, że w związku z tym był mniej sprawny fizycznie, co oczywiście nadrabiał pływaniem, znakomicie pływał. Być może różnił się również tym od części swoich przyjaciół,
że był bardziej zainteresowany muzyką. W 1948 roku Krzysztof Trzciński zakłada zespół Karioka. To szkolny zespół, który powoli zyskuje uznanie rówieśników. I nie tylko ich. Nastoletni Krzysztof jest w nim muzykiem, dyrygentem, aranżerem. Ustala też repertuar. Udało nam się wydać książkę poświęconą Krzysztofowi Trzcińskiemu i to książkę wydaną przez nasze liceum wspólnie ze Stowarzyszeniem Jazz Muzeum. I tak na przykład w jednym z artykułów opisany jest właśnie zespół Karioki, ten słynny zespół, który pojawił się tutaj na naszej licealnej scenie. I pozwolę sobie przeczytać fragmencik z tego artykułu. We wrześniu 1948 roku zespół Karioka był prawie skompletowany i liczył 7 osób. Byli to Krzysztof Trzciński, Henryk Dominik, Bogdan Dominik, Krzysztof Misiorny, Tadeusz Paszke, Marian Dobski i Marian Nowinka. Po paru tygodniach dołączył Marian Pawłowski, a w końcu Włodzimierz Szpunt oraz Janusz Biron. Karioka działa ambitnie. Zespół występuje choćby na scenie w macierzystym gimnazjum, ale i nieopodal, w gimnazjum żeńskim, w teatrze miejskim, na oficjalnych akademiach, ale i na potańcówkach. Zespół miał żelazną zasadę dotyczącą ubioru. Muzycy występowali jednakowo ubrani, w ciemne spodnie i białe koszule, pod krawatem z muszką lub apaszką. A co jeszcze można robić w Ostrowie pod koniec lat 40., zwłaszcza gdy jest się zainteresowanym kulturą? W 1947 roku zostaje otwarta powiatowa szkoła muzyczna przy ulicy Wolności 10. Dwa lata później, w 1949 roku, powstaje w dawnej strzelnicy biblioteka miejska. Teatr miejski spełnia rolę domu kultury. Filmy wyświetlane są w dwóch działających w mieście kinach. Głos Ostrowa w 1948 roku wypuszcza serię artykułów Blaski i cienie życia kulturalnego w Ostrowie. O mieście przybysze mówią, że jest ładne i spokojne, ale za wiele się tutaj nie dzieje, chociaż jest tutaj sporo organizacji kulturalnych. Dziennikarz postuluje o utworzenie regularnego teatru, gdyż działa tutaj tylko amatorski. W szkole muzycznej brakuje sali na zbiorowe wykłady i popisy. Lokalne gazety, prócz wieści partyjnych, donoszą o spekulantach. Latem alarmują o stonce, która zalewa wręcz pobliskie wsie. A co mogą robić młodzi? Spotykać się także na potańcówkach. Są organizowane rzadko, to też każda z nich jest dużym wydarzeniem. To się nazywało, myśmy na to gimnazjum żeńskie. Żeby się tam dostać na potańcówkę, trzeba było delegację wyznaczyć, która szła do pani Wojarskiej i otrzymywała aprobatę. Zresztą my, dziewczyny, wiedziały, że my tam pójdziemy, a one musiały się starać też, żeby zezwolono im urządzić potańcówkę, bo to w auli się odbywało. W zabawach tych brały udział uczennice liceum żeńskiego i uczniowie dawnego liceum męskiego. Uczennice odpowiedzialne były za przygotowanie placków, natomiast chłopacy z gimnazjum męskiego za muzykę. A jeśli muzyka, to oczywiście zespół Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, Karioka, zespół, w którym Komeda grał na akordeonie. Ten właśnie zespół przygrywał do zabaw tanecznych w budynku tej szkoły.
Jeden z kolegów Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, Kazimierz Radowicz, wspominał, iż chłopcy z gimnazjum męskiego pojawiali się w tej szkole nie tylko z okazji tych zabaw, ale także przybiegali po ostatnich lekcjach, oczekując, aż z budynku tej szkoły wyjdą dziewczęta. Chłopacy mieli nadzieję, iż dziewczyny pozwolą, aby odnieśli ich tornistry do domów. Krzysztof chłonie jazz. Ta muzyka smakuje młodym wyjątkowo dobrze, bo jest zakazana. Słucha sam w domu. Przemyca standardy jazzowe do szkolnego zespołu Karioka. Zachwyca się nim wraz z kolegami na spotkaniach w mieszkaniu Jana Winkowskiego przy ulicy Fabrycznej, dzisiejszej Zamenhofa. Były to lata powojenne. Mama Jana Winkowskiego została po wojnie w Szwecji i przysyłała synowi stamtąd płyty jazzowe. Były to prawdopodobnie pierwsze płyty jazzowe, które docierały po wojnie do Ostrowa. Jeśli ktoś słuchał tej muzyki wcześniej, to raczej wyłącznie z radia. Stąd też te kontakty Winkowskiego z Zachodem spowodowały, iż Komeda i jego koledzy właśnie w tym mieszkaniu niedaleko gimnazjum żeńskiego spotykali się, aby muzykować, dyskutować o jazzie. Ostrów ma związki z powojennym rozwijającym się w Polsce jazzem nie tylko za sprawą Krzysztofa Komedy. To stąd wywodzi się Witold Kujawski, kontrabasista, członek legendarnych Melomanów, pierwszego powojennego zespołu jazzowego w Polsce. To już minęło ponad 10 lat, pewnie z 12 albo 13, kiedy się poznaliśmy i było to dla mnie wielkie wydarzenie poznać takiego człowieka, po pierwsze fantastycznego, legendarnego muzyka zespołu Melomanii, a po drugie bardzo ciekawego człowieka, który świetnie potrafił oddać aurę tamtych lat, których ja nie znałam, bo w końcu mowa o latach 50., 60. Witold Kujawski po wojnie mieszka w Krakowie, ale do Ostrowa przyjeżdża w odwiedziny do rodziców. Dla młodych chłopaków z gimnazjalnej Karioki kontrabasista Melomanów był wtedy idolem. A to on właśnie, można powiedzieć, odkrył Komedę dla świata jazzu. Któryś z moich przedwojennych jeszcze kolegów, już nie pamiętam kto to był, mówi: słuchaj, tutaj, tu w pierwszym liceum jest zespół, granie jakiś Krzysiu Trzciński. Oczywiście oni grają tam na Dzień Nauczyciela, na 1 maja, prawda, i tak dalej, jak to szkolna orkiestra. Ten właśnie mój kolega przedwojenny mówi: słuchaj tylko, ten Krzysiu Trzciński dowiedział się, że tu przyjeżdża do Ostrowia z Krakowa niejaki Witek Kujawski, który jazzem się już interesuje i tak dalej. To ten Krzysiu skłapliwie powiedział: Jezus, my byśmy chcieli, żeby on do nas, do tego liceum przyszedł na próbę i nas posłuchał. I rzeczywiście przyszedłem i pamiętam, orkiestra już była przygotowana. Oczywiście nie grali muzyki jazzowej, tylko tę rozrywkową taką, co grali na co dzień. A Krzysiu Trzciński, żeby pokazać, że on jest ponad tych wszystkich, jak wszedłem, to zaczął jakiś urywek Chopina grać. I myślę, No i po tej próbie, po tym, co oni zagrali, ten Krzysiu przychodzi do mnie i mówi: proszę pana, słyszałem, że pan się jazzem zajmuje. Mówi: a czy by pan do mnie do domu nie przyszedł
kiedyś, jak pan będzie w Ostrowie i powiedzmy, byśmy pograli, czy tam, no i tak dalej. Pan mi powiedział, co ja. Ja mówię, no dlaczego nie? I ja tam do tego Krzysia przyszedłem i mu pokazuję, bo on mi mówi tak, ja myślę, tylko to jest takie akordy, trzeba tam tego, improwizacje i tak dalej. To on to chłonął, jak tego, ja go do jazzu wprowadziłem. Trudno powiedzieć, żeby Krzysztof Komeda nie miał wcześniej związku z jazzem. Oczywiście, że miał. Grał jazz, ale chyba nie miał wtedy jeszcze pojęcia o tym, że potrafi świetnie improwizować. I właśnie na tę niezwykłą cechę zwrócił mu uwagę pan Witold. Pamiętam, jak mówił, że wystarczyło, że spojrzał na jego dłonie, na klawiaturze. Od razu widział, że on stawia palce na klawiszach tak, jak robi to dobry jazzowy improwizator. No i tu się zaczęła ta cała historia właśnie improwizacji jazzowej, która była domeną Krzysztofa Komedy już później na zawsze. Witold Kujawski podczas wizyt w Ostrowie zagląda do Trzcińskich posłuchać gry Krzysztofa. I na odwrót. Młody muzyk wpada na wspólne granie do mieszkania Kujawskich. W nim właśnie do dzisiaj stoi ponad stuletnie pianino, na którym grał przyszły Komeda. Tak, pianino, przy którym właśnie siedzę, dostała moja prababcia jako prezent ślubny od mojego pradziadka około roku 1920 roku. Babcia bardzo lubiła grać, prababcia grywała na nim, jak i również potem grywał na nim mój dziadek Witold Kujawski. Obydwaj muzycy w mieszkaniu Kujawskich czuli się swobodnie. Panowała w nim także za sprawą brata Witolda Jerzego, przyszłego artysty malarza, dość artystyczna atmosfera. Nikt w graniu im nie przeszkadzał. Przyjeżdżał z Krakowa do swoich rodziców, którzy mieszkają tutaj, a na dole mieli sklep z odzieżą. Dokładnie to był magazyn Mód Warszawskich. Przyjeżdżał tu w odwiedziny. Również spotkał Krzysztofa Komedę i tutaj na tym pianinie również grywali. Mieli pełen luz, jeżeli chodzi o granie, ponieważ to był dom artystyczny. W jednym pokoju jeden brat malował, w drugim właśnie mógł sobie dziadek grać z Krzysztofem Komedą. Wspominał młodego, rudego, takiego właśnie chłopaka z burzą właśnie takich rudych włosów, który miał niesamowity talent i smykałkę do grania i do improwizacji Chopina, właśnie przede wszystkim Chopina, właśnie i grał to jako jazz. Witold Kujawski zaprasza Krzysztofa Trzcińskiego do Krakowa. Efekt? Gra z kolegami jazz w mieszkaniu Kujawskiego. Potem natomiast zacznie grać z melomanami. I tak powoli młody Krzysztof zaczyna wsiąkać w jazz. To już jednak muzyka zakazana, amerykańska, ze zgniłego zachodu. W 1949 roku, czy może nawet w 1948 to się stało już, powstała partia PZPR, czyli partia komunistyczna.
Wkrótce dała o sobie znać ideologia. Zaczęto walczyć, ta władza o te wartości socjalistyczne. W 1949 roku był taki zjazd muzykologów w Łagowie i tam ustalono kierunek polskiej kultury, że absolutnie nie będziemy popierać muzyki jazzowej, ona nie może być grana w radiu, nie będzie takich płyt, w ogóle nikomu nie wolno tego grać. Bo jest, dlaczego? Bo to jest muzyka amerykańska, czyli jazz był zakazany zarówno przez nazistów, jak i komunistów. W okresie, kiedy Krzysztof Komeda zainteresował się muzyką jazzową, ta muzyka nagle została zabroniona. Ona zeszła do podziemia. Ale tym bardziej taka muzyka fascynowała takich młodych ludzi jak on, bo owoc zakazany smakuje najbardziej. Jest rok 1950. Krzysztof Trzciński przygotowuje się do egzaminu dojrzałości. Dość intensywnie. Uczy się także z kolegami w mieszkaniu w banku. Po przyswojeniu większej partii materiału, chłopcy idą na spacer do pobliskiego parku. Wieczorem o umówionej godzinie spotykaliśmy się, no, trzeba było iść właśnie jego ulicą Kościuszki do Parku 3 Maja i tam robiliśmy sobie taki spacer wokół parku, wieczorny, i wracali do domu. Podczas tych spacerów normalnie rozmawialiśmy, a okrążając Park 3 Maja śpiewaliśmy sobie, mieliśmy taką, bo ja wiem jak to nazwać, swoją bojową pieśń. Zaczynała się od słów humaniści, humaniści. W naszej dokumentacji szkolnej posiadamy również świadectwo dojrzałości w takiej księdze, która była księgą właśnie świadectw dojrzałości i protokołów maturalnych. I tutaj na tym świadectwie jednoznacznie zaświadcza się, że Krzysztof Trzciński, urodzony 27 kwietnia 1931 roku w Poznaniu, po ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego, zdał egzamin dojrzałości według programu Wydziału Humanistycznego 26 maja 1950 roku. Po zdanej maturze czas na studia. Dostaje się na medycynę w Poznaniu. Przez pierwsze 2 lata dojeżdża do Ostrowa. Potem przeprowadza się do Poznania, gdzie znajduje się uczelnia. Matka Krzysztofa Trzcińskiego bardzo chciała, żeby został lekarzem. On również interesował się tym zawodem i studiował przez pierwszy rok studiów nie najlepiej, natomiast z biegiem czasu coraz lepiej i ukończył studia z wyróżnieniem. Po zakończeniu studiów medycznych przez 1,5 roku kontynuował pracę lekarza, ale i dalszą naukę w Poznaniu. Następnie porzucił medycynę. Studia medyczne nie przeszkodziły Krzysztofowi Trzcińskiemu w rozwijaniu muzycznej pasji. Krzysztof Komeda należał do pionierów polskiego jazzu. Nie był tym absolutnie pierwszym, bo ten prymat należy się Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. On był pierwszy. On zaczął grać jazz w roku 1945-1946. Natomiast Krzysztof Komeda dołączył do nich, ale dołączył w momencie, kiedy zapadła żelazna kurtyna. Krzysztof Trzciński przyjmuje sceniczny pseudonim Komeda.
Fakt, że Krzysztof Szczyński przybrał pseudonim Komeda, świadczy w mojej opinii o tym, że o sile jego charakteru, o tym, że potrafił zamienić słabość w siłę. Słowo Komeda, które nie występuje w żadnym języku, wzięło się stąd, że w Częstochowie pod koniec II wojny światowej bawił się z kolegami najprawdopodobniej w wojnę na podwórku kamienicy, w której mieszkał. Stwierdził, że będzie komendantem i na drewnianej budce dozorcy napisał kredą Komenda, tylko że napisał Komeda. Przez następne lata był, śmiano się z niego, w związku z tym mówiąc ty Komeda. W 56 roku, kiedy stworzył sekstet i musiał przybrać jakiś pseudonim, bo było to niedopuszczalne, żeby lekarz, laryngolog grał jednocześnie jazz, oświadczył swoim przyjaciołom, że przybiera pseudonim Komeda. Powstaje Komeda Sextet, a jego kierownikiem organizacyjnym zostaje Zofia Tittenbrunn, jego późniejsza żona. 56 rok nastał. Ten 56 rok, no to też to był przełom polityczny. Odwilż w całym tak zwanym obozie socjalistycznym, był ten słynny referat Chruszczowa na początku 56. Wcześniej już powstał miesięcznik Jazz w Gdańsku wówczas. I latem, w sierpniu 56 roku odbył się festiwal jazzowy w Sopocie. I najważniejszym zespołem wtedy był Melomania. Oni byli wtedy sławni, ale po cichu szykowano sensację. To był ten sextet Komedy. I okazało się, że to był chyba, po dziś dzień uważamy, że to był chyba najważniejszy moment tego festiwalu, że objawił się taki zespół z takimi indywidualnościami, z Komedą, z Ptaszynem Wróblewskim. To był pierwszy zespół w historii dziejów jazzu polskiego, że zawiązał się zespół, który grał wyłącznie jazz nowoczesny. Krzysztof Szczyński stał się osobą rozpoznawalną w środowisku jazzowym, w środowisku muzycznym, począwszy od 1956 roku, kiedy ze swoim właśnie założonym sekstetem Komedy wystąpił na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie. Krzysztof Komeda był twórcą znanych na całym świecie standardów jazzowych i muzyki filmowej. Napisał muzykę do ponad 60 filmów. Był pionierem jazzu nowoczesnego w Polsce. Najważniejszym jest tych kilka utworów, które powinno się wysłuchać, żeby zobaczyć, jakim był kompozytorem, jak czuł muzykę, jak opowiadał poprzez swoją muzykę o świecie. I jest kilka filmów, zwłaszcza tych pierwszych, w mojej opinii szalenie istotnych. Niewinni czarodzieje, Dwaj ludzie z szafą, Nóż w wodzie, Do widzenia do jutra. Gdzie Krzysztof, wydaje mi się, że ukazał dzięki swojej muzyce, ale również dzięki swojej obecności w trakcie realizacji tych filmów, swoją duszę, ukazał siebie. Tak mówią, czasami słyszę, że ktoś mówi, no naprawdę przesadzacie z tym Komedą, mówi, wielki kompozytor. Mówi, jaki wielki kompozytor? Przecież to tylko trzy nuty na krzyż. Trzy nuty na krzyż? No, może w tym jest racja, bo to jego kompozycje są proste, melodyjne, wpadające w ucho. Ale każdy ma jakąś inną, ciekawą formę. Mają ciekawe rozwiązania. Przede wszystkim prowokują do improwizacji. Dzięki temu to są ulubionym materiałem materiał do standardu, do grania na jam session. W 1955 roku uczestniczy w spotkaniu koleżeńskim byłej 11 klasy humanistycznej z okazji 5. rocznicy zdania matury. A w 1956 roku w sali dawnej strzelnicy daje dwa koncerty ze swoim sekstetem. Młody Trzciński swoje nastoletnie lata, te najważniejsze pod względem kształtowania wrażliwości muzycznej, spędza w Ostrowie. W mojej opinii Ostrów Wielkopolski i ten czas, który Komeda spędził, przyszły Krzysztof Komeda spędził tutaj, miał ogromny wpływ na jego dalsze życie i karierę muzyczną. Po pierwsze dlatego, że spotkał tutaj Witolda Kujawskiego. Dzięki temu został wprowadzony, maturzysta, został wprowadzony w świat
w środowisko jazzowe. Dzięki temu miał stały kontakt z tym środowiskiem, niezależnie od tego, że wybrał medycynę, to jednak nie przestał grać jazzu i nie zerwał tych kontaktów. Pamiętam tylko, że przyjechał z zespołem, grali w Domu Kultury jako sekstet komedii, ubrani w jednakowe kombinezony, chyba czarne. Tośmy wtedy porozmawiali. On był rozrywany, za dużo było chętnych do... Wie pan, wyrazy podziwu tylko, no, uznania. Fenomenalne jest to, że nikt nigdy Krzysztofa nie skrytykował. Wszystkie opinie o nim są opiniami pozytywnymi. Nawet jeżeli są to opinie muzyków, którzy twierdzili, że ciężko się z nim pracowało. Ponieważ na przykład po 3 dniach próbowania jakiegoś utworu, kiedy zagrano ten utwór, zagrali muzycy na próbach ten utwór po raz 300, Krzysztof mówił, no tak, słuchajcie, fantastycznie, to zagrajmy to jeszcze kilka razy. Dzisiaj o kilkuletniej obecności Krzysztofa Komedy w Ostrowie przypomina w mieście kilka wydarzeń i miejsc. Krzysztof Komeda to patron festiwalu filmowego oraz szkoły muzycznej. Ma swoją ulicę, mural oraz tablicę na budynku, w którym mieszkał. A jego twórczość nadal jest inspiracją do organizowania spotkań, cykli muzycznych i koncertów.